kolejny dzień na plaży. Jak się upada? Pieszę to! Gramy! Gramy! Na boisku. Ale to chyba za boisku nie było. Cio, ustawianie. Gram? Ja w sobie gram. Wow! Po emocjonującej grze pozostało nam jedynie odpocząć, także i pójść na obiad, a to później, chwilę błogiego lenistwa. A Kacper gdzie zginął? Kacper, pokaż się. Niedziela. Pierwszy dzień, kiedy właściwie nie leżeliśmy na słońcu i nie było słońca. No bo nawet jak rezygnowaliśmy z plaży, to i tak słońce świeciło. A dzisiaj był pierwszy dzień bez słońca. No ale cóż, prognozy i tak były gorsze, więc nie ma co narzekać. Teraz idziemy coś zjeść. Tak, i czekamy na twoją mamę i tatę. I to jest pierwszy raz, kiedy my na nich czekamy, bo zawsze oni na nas czekają. I grają w piłkarzyki. Pierwszy raz to Paulina może pograć w piłkarzyki i poczekać na ciocię. No ty, nie, nie, no ale ej! O, ciocia już przyszła. Ciocia się przebrała, ja się przebrałam. Miałyśmy być ubrane całkiem inaczej. Dokładnie. Tak. Ja się chciałam dostosować do cioci, a ciocia, nie wiem, wpadła po prostu na inny pomysł. Gol! Czy my nie idziemy czegoś zjeść? Nie, gramy. Wujek, przewrócił tą kulerę. Aha, czyli w dalszym ciągu czekamy. Yes! Nie szatnę tak, bo jak cię szatnę, zaraz to zobaczysz. To będzie na vlogu, tato. Będziesz szarpał Kacprem. Możemy iść. Zbieramy się. To musimy strzelić bramkę. Jeszcze szatę znowu? Nie gram z nim. Ja na ty. Przed chwilką, dosłownie przed minutką mówiłam, że słońca nie ma. Słońca nie ma, znowu jest. A ja wczoraj miała być ubrana, że się przebrała? Ciocia miała mieć tą samą spódniczkę, ale taką bluzeczkę fiu fiu, taką jak ja mam teraz. No ja się do cioci tak dostosowałam, mówię fiu fiu. Chodźcie naokoło! Idziemy tamten. Ale do tamtej bluzeczki mi nic nie pasowało, żadna kurtka ani sweter. No tak, no to jest problem potem. No. Po obiadku poszliśmy na zachód słońca. Zachód słońca już minął. Zrobiliśmy sobie właśnie sesję zdjęciową. Rodzinną. Taką rodzinną, dokładnie. Tak, może jakieś zdjęcie pojawi się na Instagramie, nie wiem. Myślę, że tak. Czemu coś nie? Myślę, że znajdziemy. Zrobiliśmy, nie wiem, chyba 100 zdjęć. Lekko. 100 zdjęć, także coś na pewno wybierzemy i na pewno się coś znajdzie na Instagramie. Także wpadajcie na Insta i taka mała relacja też jest na Snapchat, także Snapchat jest zawsze na bieżąco. A my idziemy dalej, w miasto. W Łebie
Jak się okazało, jest bardzo dużo naszych widzów. Co chwilę ktoś podchodzi, prosił o zdjęcie, o autograf. Także jest nam bardzo miło i pozdrawiamy każdą osobę, która właśnie do nas podeszła. I pozdrawiamy także te osoby, które w komentarzach pod filmami piszą, że widzieli nas, ale się wstydzili do nas podejść, bo nie chcieli nam przeszkadzać, bo wiedzieli, że jesteśmy tutaj prywatni. Także pozdrawiamy i te osoby oraz pozdrawiamy też te osoby, które mimo usilnych starań nie zdołały nas spotkać. I te osoby, które siedzą teraz przed komputerami, są w swoim mieście daleko od Łeby i oglądają nasze vlogi. Po prostu my wszystkich pozdrawiamy. A on widzi swoje ręce, nie? Ręce ci znikły! No on czemu mi nie widzi? Patrz, patrz. Ja na CPN jestem. Co? Horror, tutaj. Paula, ty masz zawał? Nie, ja ona patrzy, gdzie leci. Nie patrzę! Nie mówię twoje wrażenia. Czemu piszczysz? Bo się boję! Ale czego? Wybiera się. Byłyśmy teraz. Przed chwileczką wyszłyśmy, właśnie, tak. Jesteśmy tak na świeżo. W budce wirtualnej rzeczywistości, którą widzieliście. Widzieliście nasze reakcje. Tak, my byłyśmy na horrorze. I było naprawdę super! Boże. Miałyśmy okulary, w słuchawkach było słychać różne odgłosy, które nas straszyły. Jak popatrzyłyśmy na swoje nogi, to miałyśmy je takie okaleczone, jechałyśmy na wózku. No i najgorsze z tego wszystkiego było to, że tam były pajęczyny, ja spodziewałam się pająków. Do tego wujek Wojtek mnie zaczepiał, ja myślałam, że to naprawdę są pająki. I w ogóle było mega, także jeżeli będziecie w Łebie, jeżeli jesteście w Łebie, albo w tym miejscu, w którym jest coś takiego, to polecamy. Tak, idźcie tam, tak, tak. Dyszka, a przeżycie fajne. Wrażenie są naprawdę mega, no moim zdaniem jest to warte tych 10 zł, ponieważ to przeżycie po prostu samo w sobie było lepsze chyba od kina 7D naprawdę. Tak.
polecamy. My tak sobie teraz siedzimy. Ja zamówiłam sobie gofra z bitą śmietaną z owocami, z polewami. Nasza głowa rodziny zamówiła sobie... Co zamówiłeś sobie? Frappe. Ja wiem. Aha, o smaku marakui. A Paulina czeka na swoją kawę. Mrożoną. Tatuś, pokazałeś, jak Paulina snapuje? Dziękujemy. Dziękuję. Paulina stwierdziła, że to się nie nadaje na Insta, więc no, no cóż, no będzie na snapa tylko. Ale ja tu widzę, że tu się cały film kręci. Czyli będzie film, snapowy filmik, mogę tak powiedzieć? Będzie filmik na snapie i jest już zdjęcie na snapie. O, a my teraz zabieramy się za jedzenie.